I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Cześć, 95 mieszanego. Pojebało cię. Jesteś pojebany. Ja wyglądam tak jak ty, kurwa. Wypierdalaj. Wspaniałe są te szafki nasze. Wspaniałe. Wypierdalaj. Wspaniałe są. 95. Wypierdalaj. Idziemy ten, przejmować... No te idziemy. Nie, czekaj, o. Bezpiecznej odległości. Ja ci jem. Poczekaj. Chodź. Nie tu. Kodus na komendzie Mishinou. Możesz zostać jak chcesz, chyba że chcesz iść na kodus, co chcesz. Ty. No. No bogę? Nie pajacz. Kurwa, no. Zobacz jak on się ubił. Widzę. Wiesz co się dzieje z człowiekiem, który nie pali papierosa przez 20 godzin? Na początku odbijesz. Nichuja, dawaj zapalić. Już po dwóch przesłuchaniach się nie powielają. Co? Informacje już się nie powielają po dwóch przesłuchaniach. Jeden mówi, że wyjechali sobie z Ośki, żeby po prostu gdzieś pojechać. Okej. Okay. I natrafili na całe zdarzenie. Ten mi powiedział, że usłyszeli wybuchy i pojechali tam. Okej. Okay. Więc no już w tym momencie to się nie powiela, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeden mówi, że z niebieskimi aka Blugo mają trochę zatargi, ten mówi, że nie mają zatargu, że ją zgodzie. To jest druga sprawa. Oczywiście nie terałem ich o te cysterny. Jeden i drugi mówią mi, że nic o tym nie wiedzieli. Ale wystarczy, że się informacje nie powielają, już wiadomo, że są w chuja. Mhm. Tylko nagrać to przesłuchanie i tyle, a mieli przedstawione prawa na początku, że... A to w sumie... Kurwa, ja ci jeszcze dam jeden śmieszny dokumencik, żeby podpisał. Mały taki. Dzień dobry. Witam. Mam nadzieję, że już wszyscy są w różnych celach, żeby się nie słyszeli, tak? Bo to była masakra. Zasłałem go całego. Co? Zasłałem go. Jak zasłałeś? Został pan przed razem. Bo nie mówię. To się wczoraj wydarzyło. Bo wczoraj tak, zostałem zabrany. Z miejsca strzelania, no bo musiałem się podać, zostałem podać. Gdzie jest porucznik? Który? Na status drogi pobieg do szatni, z tego co wiem. Po. Patrz przez to okno, kurwa herbata, patrz przez to okno. Przez to tutaj? O, patrz. O kurwa. Dzień dobry. Ale nie wchodzę, pierdolę. Ja wejdę! Wygłuszone drzwi są, to nas nie słyszą. Chodź się skurwiele! Ja wejdę! Wchodzić? Tak, chodź! Najebać go? Chodź! Chodź! Będę cię zbierał. Siema! Siemanka. Po jednym? Po jednym. Po jednym szczale? Po jednym. Ale po jednym! Po jednym? Bo jak ja się odpalę, to jest kurwa amen. Po jednym. Ty pierwszy. Co, walimy się? No po jednym, nie? No po jednym. Aha. Siedzisz tu ze mną. Aha. Zamknięte. Znaczy, to otwarł już. Trzymałem drzwi, kurwa. Aha. Okay. Przepraszam. Przepraszam. No dobra. Dobra, to po jednym, nie? Teraz ty. No nie z tą pałą, kurwa.
No i git. 10+2, kod 4 do kodu 4. Co? Wow, wow! 0-0 nie bolało! Mololongi. Wow. Do widzenia. O ty kurwa! Wow. O kurwa, nie! 15-10-5, why not? Oooo! Napad! No kurwa! Dobra, zbijcie go! Coś się bije? Napad mnie! Widziałeś! Idź tam pilnuj. Jest wszystko. Widziałeś, herbata, widziałeś! To jest strój! To Pichikela czy nie Pichikela? Dobra. To ja, Karen, no to dobra, ja! Dobra, to ty ja. To jest Don Juan Pichikelon. Jestem Don Puta Hatamatska! Bo w przebraniu tutaj nie poznałem normalnie. Ała. Jestem ubrany w strój herbaty i zesrałem się w jego spodnie. Zajebicie się czuję. Weź mu nie pomagać, daj mi go. Nie możesz! Nie możesz, szefie! Moje kochones! Szefie! Moje kochones! Moje obstrane spodnie! Dobrze, że to twoje obstrane. Dobrze, że mam dostęp do całej twojej szafy. Moje kochones! Wezmę policję zaraz, panowie. Wezmę policję. Herbata, zwalniam cię, kur... O, proszę. Dobra, generalnie przesienie mózgu jeszcze mu zrobimy, tylko RTG i... Ale miałem opowiętę. Obsrał pan moje spodnie. Czy ty obsrałeś moje spodnie? Nie. Pśkiela. Dobrze. Nie wiem. Obsrałeś czy nie? Mam Alzheimera. Mogłem zapomnieć, że obsrałem. Obsrałeś czy nie? Tak. Ała, moje kochane! Kurwa! Przepraszam, Karen. Szybciej tam. Zostałem go. Kolejka, pierwszy raz widzę, że była kolejka do RTG. To mało być. Dobra, idziemy na to drugie, że dam radę. O pierdole. Pojebie mnie za chwilę. Pierdolenie autyści! O pierdolę mnie. To jest niewarty ten człowiek. Najtańszy wspiera Jacy Dycha, a ja nie ufam temu podawaniu danych karty, więc ten... Dobra, co się chcecie woli? Wkłada pisie mu woli. Zapas w dane. Jerry HP'a może legalnie zarobić. A, to dziękuję panie Milku bardzo serdecznie. 200 dzień dzisiaj. Boży. Bożego lajta. Dziękuję ci się. Czemu źle? Dobrze, fuj. Dobra, spierdalamy. Agent FIB, Jack T. Witam serdecznie. Opowiem państwu historię. No. Nigdy nie traktowałem COVID-a na poważnie. Ale dzisiaj całą noc miałem kurwa duszności. No. Ledwie potrafiłem złapać oddech, dodatkowo niesamowicie silny, kłujący ból w klatce piersiowej. Pojechałem z rana do lekarza i okazało się, że aż tak mnie to boli, że ruchu PM ma szansę uczciwie zarobić. Ciężkie życie. Moment. Hej, też co? Jesteś. To ja mam taką historię też tutaj na telefonie właśnie. No. I proszę słuchać, to jest o mężczyźnie, który pragnął miłości od swojej kobiety. Proszę słuchać. Pani ciszej troszkę, jak mogę, proszę. Otóż ja i moja dziewczyna poszliśmy na studia do różnych miast. Po miesiącu rozłąki zdecydowaliśmy się wreszcie spotkać, a jako, że byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, postanowiłem zrobić jej minetę. Zawsze mi się to podobało. Nieprawda to jest. Dobrze. Zawsze mi się to podobało, ale tym razem z jakiegoś powodu jej wagina śmierdziała jak ktoś martwy. A smakowała jeszcze gorzej. Nie chciała mi urazić, więc wziąłem Mentosa. W trakcie lizania przez przypadek wepchnąłem go w nią, ale na całe szczęście mam zręczne palce i szybko go wygrzebałem. Włożyłem z powrotem do ust i rozgryzłem.
Niestety to, co znalazło się w moich ustach, to nie był mentos. Był to górzek grzeszczki. Dobrze, zrobimy CK jeszcze kręgu, żeby sprawdzić, czy nie doszło do innych obrazów. Do widzenia. To jest legendarna pasta o mentosie, nie chciałem tego słyszeć. Trzymajcie się. Ale jak szef wyglądam teraz, FIB Sheriff Office. Zabijeć. Kurwa, ty jesteś z przygłupem ostatni. 1, 2, 7. O kurwa. Dzwonię. Który? Ho, dzwonię. Halo? Cześć, szefie. To jest podobno szefem policji nowym. Który? Który? No blondyna. Do kogo się dodzwoniłem? Halo? Gdzie? Spierdolił. Jestem ci, no idziemy. 9:40, jaka pozycja? O. O! No dzień dobry! Cześć, cześć. No, jak cześć, mnie to nie dziwi, że ty tu jesteś, pantoflu zajebany. Nie krzycz, bo zdaję! 70 przejadam, to kto pytał? Kto pytał? To następny! Ej, co jest tu, kurwa? Zmowa psychologiczna. A to nie jestem do Pornola? Dzień dobry, kurwa. Mam sprawę. Chciałbym do szeryfów dołączyć. Bardzo proszę. Ciągnij. Jezus. Jedziemy na szkolenie? Jedziesz szkolenie? No, do szeryfu chciałbym dołączyć. Masz zadanie bojowe. Dobra. Wyciągnij tą babę stamtąd. Kurwa, bez ryb. A co się robi? Nagrywaj. No. Halo, 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 pali się ogień. Gdzie jest gaśnica, proszę pani? Pali się! Szybko, no! Szybko! Na zewnątrz, no bo się pali, no! No i ogrom, zobaczy, nie? Zobaczy pani, tam! Myślałem, że musimy ewakuować budynek! Dostałem się? Poprawne. Proste, że tak. Damy w biurze szeryfa. Tam same takie klauny. Przepraszam panią, to był test. Tam same takie klauny. Siema, Janek. Cześć, cześć! Siema. Cześć, to nie przywitam, bo ty jesteś bardzo zły. Cholera, jasna, wiele was łączy rozmów. Znaczy co? A, bardzo dużo rozmów nas łączy. No. Za dużo. No, za dużo. Dobrze, drodzy państwo. Ale się ciężko, pytaj licencję, co? Bo znałem. Znałeś licencję? Znałem licencję. Za 7 dni się możesz zgłosić. Ty, Sikiera, kupisz mi nowe pantofle? Muszę komuś tam rodziny kupić. Nie, on już ma. Nie, już jeden duży pantofel, więc. To jest zarząd? Czego? Przerabiam miele w złą! Ciebie też mogę zmielić jak droga pani, zarząd psychologa, to my będziemy ustalać, kto będzie odbierał, a kto nie, dziękuję. Ach, matko. Ale skam. Dołączysz do patronu pierwszego. Jakby nie patrzeć. Ej, dajcie mi też takie coś. A ty nie masz władzy nad psychologiem. No. Ja mogę mieć teraz władzę nad wszystkimi. Panie Jacku. Pokazuję. Kurwa. Nie no, słuchaj, jak pan 03. Panie ministrze, bo ja mam pytanie. Mówi. To tak ja musi być chociaż. Psychologu jest komendant główny, kurwa. No, główny. No, to jest tak sensu po prostu ta plakietka. Słuchaj, no, główny. To, że uprawiasz seks z psychologiem i uprawiam cię do tego, że masz władzę nad psychologami, dziękuję. Zostaw tą racę, bo wysadzisz siebie. Do widzenia. Nie, może lepiej nie polać, bo zmiecie. To gdzie jedziemy? Właśnie. To na patrol. Nie. No, może być. Jedziemy. Bierzemy go? Zatrzymania tego BMW? A wy też jedziecie? Ja się z wami zabiorę, bo ja na komendy muszę. Oczywiście, iść. Oczywiście, jak najbardziej. Herbata prowadź. Prowadzę. Nic nas nie zrobią, nie dogonią nas. Na radiu jesteś, Krzysiu. No wiem. Dobra. No kurwa. Zgłaszaj, Krzysiu. Jaki mam numer? 007. 007 jak, plus 3, wyjazd na patrol. Jaki kurwa wyjazd na patrol? Jaki kurwa patrol? Jak debil. No, zgłaszaj. No, zgłaszaj, no. No zgłosiłem przecież. Ale to źle, tak się nie zgłaszam. No to jak się zgłasza? 10:41 pewnie. Jaki kurwa 10:41? 02 plus 3, powrót do statusu 5, jednostka Adam Offroad Titan. No dobra, prawie wyszło. 67. Czy kurwa nadajesz? Szeryf zadycha. O ty kurwa, bym cię jebał. Nie do ciebie, nie no, do ciebie. No, ale co wyzywasz moich szeryfów? Szefu, bo udany jest. Nie szeryf. Szefu, no. Bo tych egzaminów nie idzie kurwa przyspieszyć. Idzie? Nie. Jak tylko pani Wiki się znowu spłacze. W łapę psikieli musi dać. Ja tam pierdolę te pieniądze kurwa, one nic dla mnie nie znaczą. Jak to?
Też tak mam. Wyjebane mam. Po co jakieś pieniądze? O. Kupiłem sobie Audi, kurwa, jest w garażu i chuj. I to mi starczy. Nie mam Audi. Takie na czterech kółkach. Palinowe. Ja bym wolał na trzech. Ty to jesteś giebnięty. Widać, no że ty to jesteś, kurwa, przyjaciel herbaty. Nie jestem jego przyjacielem. Ale ktoś zatrzymuje ten pojazd? No to mu liże dupę, no, tak? Jest. To jest różnica. Prawda. Widzisz, Krzysiowski, ja muszę współpracować? To jest, kurwa, różnica. Lizanie dupy, a bycie przyjacielem. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. O, proszę! No, oho. Zastępca tam był na lawecie. No, dokładnie, jeszcze pewnie jakiś balas. Za co już dostał bana? 0-0, proszę, ora. No, kurwa. Och ci balasi. Oni to są jednak. Do wyjebania. Wszyscy są równo do wypierdolenia. Jeden za drugim. Ściach, ściach. Za jednego. Nie, to inaczej było, kurwa. Idź, idź, Tomek. No ja pana szefundzia potrzebuję, pana 02, nie? Po co? No, muszę z nim porozmawiać. No gadaj. No. A no tak, a no. To ja. 02 to jest... Kurwa, no zgubię. No ja pierdolę. Halo? Też. Dzieci, moment. Chodź. Masz? To wszystko? Póki co są wstępne informacje. No. Takie tam pierdoły. No. Które tam ogólnie określają tam, no takie podstawowe rzeczy. Tak jest. Takie rozszerzenie jakby kartoteki. Trzeba poczekać chwilkę, aż jakoś zaczniemy taką większą infiltrację, bo póki co program się trochę wstrzymał. Dobrze. Został ruszony na pana Jacka T, ale no pobranie informacji na temat pana Jacka T będzie trudne, no bo niestety... Bo trzeba pieniędzy, ile? Nie trzeba pieniędzy, nie o to chodzi, tylko ogólnie wyjmowanie informacji z Jacka T jest trudne. Dobrze. Bo ten człowiek poza jakby... Widziałem go kiedyś poza patrolem. No ma córki. Kurwa, 8 i chyba ma. Zero, czy tam 2? Kurwa, tych córek za chuja nie widać nigdy. No tak, no to jest druga sprawa. No, niestety, no nie znam ich, kurwa, imienia, bo... Bajcie do mnie, kurwa, nie znam. A co ją? No to chodzi, że jest taki rozpierdol z tym panem Jackiem T, że tam... To jest, kurwa, jedna wielka, kurwa, niewiadoma. Czyli może być skorumpowany. Jest takie podejrzenie. Ja pierdolę. Tutaj może któraś córka należeć do... Któraś córek może należeć do organizacji przestępczej, dlatego ja na pana miejscu uważam na niego. Będziemy oczywiście, jeżeli zakończy już te szkolenia, będziemy chcieli wciągnąć trochę taką jakby akcję infiltracji na pana Jacka T, żeby prześledzić mniej więcej, kiedy strzela i tak dalej. No, chcemy z niego wyciągnąć wszystko. Tylko możemy wiedzieć, ale póki co, no poza komendę i poza służbę nie wychodzi praktycznie w ogóle. Rozumiem. No na służbie jak jest, tego nie będziemy śledzić niestety. Rozumiem. No to ja przekazuję te czuszka i za tak 4 minuty powinno być na pańskim mailu. Dobra. Bardzo dziękuję. Obejrzę oczywiście, ocenię. Będzie wszystko git. Będzie piękna. Ja mówię, to jest wstępnie taka... Wstępna teczka, ona będzie rozwijana. Dobrze. Tam oczywiście od córki i tak dalej, to wszystko będzie rozstępne. Dobra. Oczekuję na dalsze informacje. Dobrze. My bezproblemowo, spokojnie wyjmiemy, no, ale no, póki co program jest wstrzymany, ponieważ no troszkę się dzieje rozpierdol. Jak nic trzeba będzie, tego się pod prąd nawet podepnie, spokojnie. Chuj tam pod prąd, mamy swoje inne metody. Tylko chodzi o to, że po prostu musimy się skupić na innych jakby rzeczach 15, też. Dobra. No, póki co z panem Jackiem T nie jest tak. O kurwa. Dobra, ja skaczę z zachodu. Szkiela! 0-0. Z kim mam się połączyć patrol? 94 plus... Wezmę helikopter i odlecimy stąd. Dobrze. Słanie Joshua Road. 0-0, w takim układzie na jego ostatni komunikat, 88 dołączysz do 15. No co, lecę. No chyba się nie skapnęli. Nie słyszeli helikoptera chyba.
Kurwa, teraz zakupi. No. Kurwa. Sprawy tajne. O kurwa, dobra, kurwa. Tu, lotę rób. Tu. Dobra. I spierdalam. Dzięki. Do matki Rosji. Daj.